Radio Gdańsk. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam. Malbork, całe miasto krzyczy nie dla islamskiej dziczy. Takie koszulki z takim hasłem i herbem Malborka miały być rozprowadzane w mieście. Jaki ciąg dalszy tej sprawy? No to smutna informacja. Rzeczywiście pojawiły się takie wpisy zapowiadające możliwość pojawienia się takich koszulek. W tej chwili mamy informację, że tych koszulek nie będzie, ale tak czy inaczej złożyliśmy doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w tym zakresie. Czyli nawoływania do nienawiści na tle religijnym. Na tle religijnym. A skąd się biorą takie zachowania, pana zdaniem? Skąd się biorą takie obawy? Skąd się biorą takie pomysły, żeby tworzyć koszulki z hasłem nie dla islamskiej dziczy? Pewnie to pokazuje, jak dużym problemem dla Polski i również dla Pomorza jest kwestia imigrantów. My mamy tutaj imigrantów ze wschodu również i to nie budzi żadnych kontrowersji, pewnie ze względu na to, że mamy podobne jak gdyby korzenie, natomiast islamskie... Jak się myśli o Malborku, to się myśli o tym, że macie w pobliżu lotnisko, na którym lądują Polacy z Ukrainy, że te samoloty rządowe, które przywożą uchodźców tam, ale Polaków, tak? To nie tylko Polaków, również uchodźców ukraińskich, którzy uciekają przed wojną. W Malborku również już mieszkają rodziny, które uciekły z Ługańska, zamieszkały w Malborku, pomagamy im i tych rodzin pojawia się coraz więcej. Również choćby osoby, które repatrianci z Kazachstanu, którzy wracają po już właściwie nie te pokolenia, które wyjechały, tylko te, które urodziły się w Kazachstanie i teraz chcą wrócić do Polski, więc takie osoby też mamy. Kolejny temat związany mocno z Malborkiem albo z mieszkańcami Malborka, to do końca lutego można wybierać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy budżet tak, obywatelski. Pierwsza edycja tego budżetu. Ona jest nieco opóźniona, bo większość miast, które budżet obywatelski wprowadziło wcześniej, już zakończyło głosowanie. U nas to głosowanie kończy się z końcem lutego, 29 lutego. Złożono 39 projektów, 26 zostało pozytywnie zweryfikowanych i na te 26 projektów jest mieszkańcy głosują. Jest bardzo duże zainteresowanie. Naprawdę? Brakuje nam kart do głosowania. Oczywiście można głosować zarówno internetowo, jak i przez papierowe głosowanie, ale zainteresowanie jest bardzo duże, co nas bardzo cieszy. A ile pieniędzy przeznaczacie? Jaki to będzie kwota? Jest to pierwszy budżet, więc przeznaczyliśmy 500 tysięcy złotych, to jest 0,5% naszego budżetu miasta. Myślimy, że w przyszłym roku oczywiście chcemy zwiększyć to do tej takiej skali 1%, która jest zazwyczaj przewidywana na budżety obywatelskie. A co będzie można z tego zrobić? Są to zarówno działania infrastrukturalne, więc drogi, park. Ciekawe projekty? Ciekawe, no są projekty kulturalne też dotyczące choćby Festiwalu Piosenki Francuskiej, czy takiego projektu związanego z historią Malborka, atrapy kamer, w których można by obejrzeć zdjęcia miejsc, jak to miejsce wyglądało przed wojną, zanim zostało zniszczone. W tej chwili jest tam już zabudowa nowoczesna, ale można by zobaczyć to miejsce właśnie sprzed 60-70 lat. No tak, zabytkowe miejsce w Malborku, fajna wydaje się być propozycja, która może być zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego, bo Malbork to przede wszystkim chyba zamek. To najważniejszy punkt miasta. No oczywiście, pewnie gdyby nie było tam tego obiektu, Malbork nie byłby znany na całym świecie. No, czytałem badania, że jeśli chodzi o kraje, choćby azjatyckie, znaleźliśmy się na drugim miejscu, jeśli chodzi o po Krakowie, jeśli chodzi o znajomość miejsca w kraju, który nazywa się Polska. Malbork wygrał nawet z Warszawą, więc jest to, pokazuje, jak ten zamek przyciąga ludzi do Malborka i jak daje nam potencjał. No takie dwa punkty na Pomorzu. To Gdańsk i potem Malbork, no zamek w Malborku to najbardziej rozpoznawalne na Pomorzu dla turysty, który przyjeżdża, stąd zawsze jest kłopot włodarzy Malborka, żeby ten transport między Gdańskiem szczególnie, a Malborkiem był szybki i sprawny, stąd te wszystkie naciski na dobrą infrastrukturę, na kolejne mosty na Nogacie.
wydaje się, że tam chyba wszystko jest w porządku już w tej chwili. Tak, no myślę, że w tej chwili ten transport drogowy jeszcze jest do poprawy, bo na przykład już bardzo dobrze funkcjonuje transport kolejowy po inwestycjach, które PKP przeprowadziło. W tej chwili dojechanie z Gdańska do Malborka jest to kwestia 40 minut i dosyć częste połączenia, więc kolejowo, również dla turystów. Kolejowo tak, drogowo jeszcze nie do końca. Tym bardziej jest to ważne, że w tym roku Malbork świętuje 730-lecie nadania praw miejskich. Tak. Jakie z tej okazji będą uroczystości? No, główne uroczystości przewidujemy na miesiąc czerwiec, więc uroczystości związane z dniami Malborka. W tym roku będą to dni rozłożone na dwa weekendy. Pierwszy będzie bardziej rozrywkowy, więc bardziej nazwijmy to nowoczesny. Drugi będzie to Festiwal Kultury Dawnej i tam odbędą się zarówno koncerty, jak i korowo. To będzie połączone z oblężeniem Malborka? Czy... Nie, oblężenie będzie o miesiąc później, 22-24 lipca, Festiwal Kultury Średniowiecznej, właśnie połączony z oblężeniem Malborka. No również chcemy świętować ten dzień poza granicami Polski. W czerwcu od 22 przez 5 dni, czyli do końca tygodnia, będzie wystawa w Parlamencie Europejskim dotycząca Malborka. Będziemy tam również dzięki współpracy z europosłem Jarosławem Wałęsą. Pomógł nam i w ten sposób będziemy świętować również to 730-lecie w Parlamencie Europejskim. A po co? Po to, żeby pokazać Malbork. I jeszcze bardziej. Pan powiedział, że jest znany, ale po to, żeby jeszcze więcej osób... Nie, no bo może jak sobie myślę, jak idziecie do Brukseli i tam wystawiacie, no to może jakieś pieniądze dostaniecie ekstra na taki na skarb, pewno nie pogardzimy w Malborku. Na pewno nie pogardzimy, chociaż... Ale tutaj... nie jest to jakoś tam połączone? Nie, dlatego, że proszę pamiętać, że zamek Malborku oczywiście jest w Malborku, natomiast z punktu widzenia funkcjonowania jest, podlega pod Ministerstwo Kultury i jak gdyby tym kanałem idą środki na jego utrzymanie, na jego renowację, choćby w tej chwili kończony jest projekt renowacji kościoła Najświętszej Marii Panny, połączony z odsłonięciem monumentalnego posągu Madonny, który był zawsze symbolem Malborka, do czasów oczywiście II wojny światowej, kiedy został zniszczony. Monumentalny, czyli 8 metrów, obłożony szkłem weneckim, świecący, więc rzeczywiście... A w którym miejscu stanie ten posąg? To jest na, jak gdyby na fasadzie kościoła Najświętszej Marii Panny. To miejsce od zawsze tam funkcjonuje, natomiast nie wrócił ten posąg po II wojnie światowej. Na fasadzie, czyli z której strony będzie, wjeżdżając do Malborka, od której strony będzie świecił ten posąg? Od strony kas, o tak to określę, jak ktoś... Czyli od wejścia? Od wejścia, tak. Do zamku. Tam, gdzie mamy w tej chwili nowe kasy, jeżeli ktoś tam... podejdzie, to już będzie widział ten posąg świecący, mam nadzieję. No oczywiście szczególnie w dni słoneczne. A największa atrakcja oprócz zamku, czyli żywi krzyżacy będą? No żywi krzyżacy zawsze są, więc... Ale tacy żywi i prawdziwi, panie burmistrzu. Żywi i prawdziwi, no na pewno 17 kwietnia będzie ten żywy i prawdziwy wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Bruno Plater, przybędzie do Malborka, żeby... również zobaczyć odsłonięcie i powrót tej Madonny na miejsce. No, Marienburg, miasto Maryi, więc powrót tego posągu jest charakterystyczny. Czy w kwietniu będzie wielki mistrz, a w czerwcu na uroczystościach? Będą nasze miasta partnerskie. Mamy troszkę miast partnerskich w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, na Litwie, Troki choćby, więc wszystkie te miasta partnerskie zostały zaproszone do udziału. Zaprosiliśmy również miasto, które chce z nami współpracować. My chcemy też miasto irlandzkie, Klikeny, posiadające zamek, nie akurat ceglany, a z piaskowca, ale podobny w charakterze, więc nawiązujemy współpracę i myślimy, że to będzie pierwsza wizyta, zaowocuje również podpisaniem takiej umowy partnerskiej. 730-lecie nadania praw miejskich Malborka w tym roku w czerwcu, to ja o mniejszej liczbie teraz zapytam. Będziecie jako miasto przygotowani już od kwietnia na realizację programu Rodzina 500+. Myślę, że tak. Oczywiście my już się przygotowujemy po pojawieniu się informacji, że taki program wejdzie, że to samorządy będą jego realizatorem. Spotkaliśmy się z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeanalizowaliśmy sytuację. Na pewno będzie to wymagało od nas zatrudnienia dodatkowych osób. Myślimy tutaj o 3 do 7, 3 stałych, 7 prawdopodobnie, 4 osoby jako staże na ten pierwszy okres przyjmowania wniosków.
czyli około, ten bierz od kwietnia do czerwca. Tak, około 4,5 tysiąca rodzin, około 7 tysięcy dzieci, tak szacujemy, więc będzie to miesięcznie 3,5 miliona złotych, ten 2% odpis 70 tysięcy w tym roku. Wydaje się, że powinien pokryć te koszty, które z tym programem są związane. No, największym problemem nie jest... Nie będziecie mieć problemu? Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy, żeby takie problemy były. No bo prezydent Słupska, Robert Biedroń, czytałem, że mówi, że to będzie stanowczo za mało, że będzie domagał się pieniędzy od rządu, stąd no trudno mi powiedzieć, jaka jest sytuacja gmin, choćby lokalowa w przypadku Słupska. Możliwe, że trzeba wynająć nowe lokale. My akurat mamy jeszcze w swoim zasobie lokale, które możemy przeznaczyć na obsługę tego programu, czyli na urzędników, którzy w tych lokalach będą obsługiwać te rodziny, więc tu właściwie tylko osobowo plus sprzęt potrzebny typu komputery, drukarki. I to powinno nam te 70 tysięcy odpisów w tym roku zapewnić. A ile dzieci to zostanie objęte projektem w Malborku? No, szacujemy, że około 7 tysięcy. 7 tysięcy dzieci? Czyli... Tak, dlatego ta kwota 3,5 miliona miesięcznie, 42 miliony rocznie środków, które będą wypłacane. Jaka jest Pana zdanie dotyczące tego projektu Rodzina 500+? To będzie rzeczywiście pomoc tym rodzinom wielodzietnym, czy nie wiem, czy stracone pieniądze? Bo głosy są podzielone. Głosy są podzielone. Pewnie sama idea tego te 500 plus jest słuszna, natomiast no, ma kilka błędów takich, choćby w moim przekonaniu, że jednak nie wszystkie te środki powinny trafiać od razu, mówiąc kolokwialnie, w ręce rodziców, natomiast powinny być na przykład bezpłatne przedszkola, bezpłatne żłobki, żeby rzeczywiście te pieniądze, żebyśmy mieli pewność, że w 100% trafią do tych dzieci. Obawia się Pan, że część rodziców może... Obawiam się, że nie wszystkie te środki mogą trafić tam, gdzie one powinny. No pewnie też wątpliwa jest ta kwestia związana z pierwszym dzieckiem i tym 800 zł, no bo... Ale jeśli ma Pan takie wątpliwości, to chyba w ustawie jest taki zapis, że w przypadkach wątpliwych to Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie będą mogły interweniować w sprawie wydawania pieniędzy. No my na pewno będziemy tutaj interweniować, natomiast mówię, no rodzi to pewne takie pokusy niewydawania tych środków w ten sposób, który jest, na które są przeznaczone. No to zawsze takie pokusy. Zawsze, natomiast mówię, no wydawałoby się, że lepszym rozwiązaniem byłoby częściowe rzeczywiście wypłacanie tych środków, a częściowe przeznaczenie choćby na bezpłatne żłobki, przedszkola, bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.